Hej, hej. Przed Wami recenzja książeczki pana Wojciecha Wójcika i jest to Martwa woda, dosyć grube tomiszcze od wydawnictwa Zyskiska z premierą 25 października 2022 rok. I jak już możecie po nagraniach sobie nawet przewinąć, to wiecie, że ja bardzo dobrze znam pióro autora i naprawdę śmiało mogę przyznać, że każda jego kolejna książka w ogóle mnie tutaj nie zaskakuje. Ja znalazłam tu wszystko, czego się spodziewałam pod względem wysokiego stylu pisarskiego, ułożenia fabuły oraz końcowego efektu zaskoczenia. Autor stosuje tu bardzo dużo porównań i za każdym razem w każdej kolejnej książce ich nie powiela. Jeżeli już coś do czegoś przyrównuje, a podobny wątek występuje w książce, to tak jakby jest efekt porównania, ale zupełnie do innej rzeczy. Żeby nie było, że ciągle coś jest takie samo. I tak, to kryminał z dobieżką obyczajówki. Czytamy jakby dwie historie, gdzie każda rozgrywa się w podobnym czasie. W jednej prowadzone jest śledztwo zamordowanej dziewczyny zamieszkującej akademik. Policjanci bardzo dobrze angażują się w sprawę, chociaż czynności niekiedy utrudnia im życie osobiste, które również znamy. Trwa śledztwo, a wraz z nim przesłuchiwane są kolejni świadkowie przesłuchiwani. Przyznajemy przy tym, że śledztwo jest dosyć trudne, a przy okazji możemy też poznać życie prywatne tych postaci, ich problemy, bo oni, jeżeli już zaczynają jakiś wątek poruszać, to najpierw ponarzekać na siebie, a dopiero później na to, na jaki temat mają się wypowiedzieć. I tak w drugiej scenerii czytamy o mężczyźnie, który opowiada nam swoją historię miłosną. Ilekroć na naszym horyzoncie pojawia się tutaj nowa postać, niemal od razu obstawiamy ją jako winną zbrodni, gdyż za każdym razem swoje wypowiedzi kończy tak, że zastanawiamy się, czy mówi prawdę i czy faktycznie mogło mieć z tym związek, bo wiemy, że jakiś tam był. Jak wiecie, zdjęcie z okładki przypada bardziej na opowieść tego stęsknionego mężczyzny, który tą historię miłości opowiada. No, on tutaj kogoś utracił. I tak autor oprócz zagadki kryminalnej porusza też wątki dyskryminacji kobiet w policji. Często też zawiesza temat nad urodą, która przemija, oraz miłością, która potrafi się wielokrotnie tutaj przerodzić nawet w obsesję. Nieważne jaki zawód pełni osoba zakochana, wydaje mi się, że w obliczu straty, i autor też to podkreśla, no może postradać nawet zmysły. Mamy tutaj też takie wydarzenia, które tak jakby autor opisuje tam, gdzie mniej więcej te postacie przebywają i jeżeli już poznajemy jakieś miejsce, to przede wszystkim poznamy też, jak to wygląda, jakie są opisy przyrody, mniej więcej w którym miejscu się to znajduje i jakby on to widział, tak jakby chciał zwrócić nam uwagę, że no, niektóre rzeczy niestety przemijają i nie mam na to wpływu. Jego znakiem rozpoznawczym jest na pewno umiejętne zagranie postaciami. Wiecie, ich odruchy nigdy nie są jakby tak przesadzone. Można ich potraktować jako naprawdę takich zwykłych ludzi, gdzie no wiemy, jak każdy na co dzień może się zachowywać, tak i oni tutaj też tacy są. Nie ma jakiegoś tam dramatyzmu, nie wiadomo wielkiego. Także to jest tutaj właśnie bardzo fajne. Przede wszystkim wydaje mi się, że każda z postaci jest tutaj bardzo spostrzegawcza i powiem Wam, że nawet jeżeli my chcemy je tutaj zobaczyć, jak oni o tym wszystkim opowiadają, to dosłownie tak jakbyśmy oglądali film, wszystko możemy sobie w jednej chwili wyobrazić. I tutaj to postaci opowiadają nam swoje historie, tak jakby też chcieli, żebyśmy i o nich pamiętali, jakby chcieli gdzieś żyć jeszcze spoza tą książką, tylko wystarczy, że my na to im pozwolimy. Co mi się tu najbardziej podoba, to to, że jest to książka z przesłaniem, które odkryje każdy, ale wydaje mi się, że jakby tak dostosuje je do swojej sytuacji życiowej, gdyż no, mamy tu bardzo dużo problemów, bardzo dużo rozwinięcia tych problemów i tak jakby ukazania ich pod każdym względem, pod każdą problematyką, bo już się zaczynam gubić w tym, co mówię. I powiem Wam, że no każdy może się z tą książką utożsamić, każdy może być inaczej w tej sytuacji zastawiony i w tej sytuacji, także
No wydaje mi się, że właśnie to jest taka książka dla każdego, gdzie każdy odnajdzie tutaj coś dla siebie. I pomimo wielkości gabarytu, powiem Wam, że naprawdę czyta się z wielką przyjemnością. Ja bardzo lubię tutaj druczek, widzicie, jest niemalutki, jest w miarę przejrzysty. No i każdy wątek, jaki tutaj się kończy, to jest właśnie pod takim znakiem zapytania, żebyśmy zastanawiali się, co będzie dalej i o co chodzi z tą martwą wodą. No mówię Wam, to niby jest taki ogólnie na całą książkę, ale jakby mamy te dwa wątki i tu właśnie bardziej ta mężczyzna, który o tej utraconej miłości nam tutaj opowiada, on później będzie miał tam więcej do powiedzenia, ale właśnie w tym względzie widziałam tą martwą wodę. Także jeżeli macie ochotę na rozbudowany kryminał, to ja Wam bardzo mocno go polecam. A jeżeli znacie już pióro pana Wojciecha Wójcika, to wiecie, że naprawdę pisze niezłe książki, no i wszystkie takie grube, a niektóre grubsze. Okej, ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, pa!